przerwaliśmy na chwilę, bo albo chcemy sięgnąć po kieliszek z jakimś napojem, albo chcemy porozmawiać z kimś, czy dołożyć sobie jakiegoś dania, to wtedy mniej więcej na literę A rozkładamy sztućce, czyli widelec leży po lewej stronie talerza, nóż po prawej i tworzą taką literę A, powiedzmy. Są takie informacje, mogą czasem się Państwo na to natknąć w różnych wydawnictwach czy w internecie, że sztućcami czasem można wyrazić swoją opinię na temat jedzenia, czyli na przykład jak się tam odłoży w jakiś sposób, to my mówimy, że mi nie smakowało. Więc proszę Państwa, to są jakieś takie legendy z mchu i paproci, to po pierwsze. Po drugie, w domach prywatnych, kiedy nas goszczą nasi przyjaciele, to nie powinniśmy sobie dawać prawa do ocen. Mówi się o tym właśnie, że nawet samo komplementowanie jedzenia, gdybyśmy nawet chcieli tak sprawić radość naszej gospodyni, powiedzieć, o jakie to wspaniałe. Niektórzy się w tym dopatrują też takiego przyzwalania, pozwalania sobie na to, że na ocenianie. To znaczy, ja się znam na tyle, że ja mogę ocenić. No nie, wierzymy w to, że ktoś nas podejmuje tym najlepszym, co ma. I dziękujemy za to. Przy uśmiech. Tak jest, absolutnie, a nie oceny. W restauracji, jeśli tam nie smakuje, to się prosi kelnera o interwencję albo menadżera. Mówiąc nowocześnie, feedback. Tak jest. Czyli informacja zwrotna. Czyli informacja zwrotną. Dobrze, sztućce, desery, potrawy mamy za sobą, ale jest jeszcze jedna sprawa. No tak, a propos właśnie ślubów i komunii, a może zwłaszcza ślubów, toasty. Często słyszymy coś takiego. Czyli jest kieliszek, ktoś chce dojść do głosu i wygłosić toast, no i tak właśnie tym nożykiem w kieliszek. Nie jest to dobry zwyczaj. W wszystkich poradnikach do savoir vivre, które znam, mówi się o tym, że żeby jednak tego unikać. Jeśli się chce wznieść teraz, proszę Państwa, to trzeba wstać od stołu i zamilknąć. I proszę mi wierzyć, ja mówię jako osoba, która występuje publicznie często, że cisza jest najpotężniejszą bronią kiedyś zgiełk. Proszę sobie pomyśleć o nauczycielach w szkole, że zawsze przegrywają ci, którzy próbują przekrzyczeć klasę, a ci, którzy stają i milkną, nagle powodują, że jest milczenie. I tak samo jest, proszę Państwa, na jakimś wydarzeniu. Wstajemy, milkniemy, ewentualnie możemy powiedzieć, przepraszam Państwa, chciałbym zabrać głos i w ten sposób dać rzeczywiście sygnał. Jeśli chodzi o toasty, to warto powiedzieć, że toasty wznosi się winem. Ja wiem, że mamy takie wyobrażenie w Polsce, że toast to jest to podniesienie kieliszka mocniejszego alkoholu, wódki i tam powiedzenie, przynajmniej zdrowie. Tak, to nie jest toast.